Jesteśmy kolędnikami misyjnymi, dziećmi z ogniska misyjnego z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Włączamy się jak wiele dzieci z naszej diecezji, a przede wszystkim w Polsce, w ogólnopolską akcję Kolędnicy Misyjni. W okresie po Bożym Narodzeniu, a między Nowym Rokiem odwiedzamy rodziny parafii, różne też instytucje i miejsca z radosnym przesłaniem Bożego Narodzenia przede wszystkim, ale w ten sposób, odgrywając scenkę, którą za chwilę zresztą przedstawimy na rozpoczęcie tego orszaku, wspieramy konkretne projekty misyjne w tym roku. Jest to wyznaczone przez Rzym, że wspieramy dzieci z Demokratycznej Republiki Konga i z Kongo po prostu. 113 tysięcy dzieci czeka na nasze wsparcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki uprzejmości organizatorów, które po raz kolejny możemy tutaj stanąć na chyba, trzeba tak powiedzieć, scenie warsztatowej. Dzisiaj przychodzimy jako kolędnicy misyjni, czyli dzieci związane z papieskimi działami misyjnymi w Polsce. Ten dzień 6 stycznia, uroczystość Trzech Króli, Objawienia Pańskiego, jest jednocześnie Światowym Dniem Misyjnym Dzieci, stąd nasza obecność tutaj wręcz, chciałoby się powiedzieć, obowiązkowa. A co przedstawimy? Krótką scenkę. Rozpoczynamy, zapraszamy do wysłuchania naszego wysłuchania. Bóg miłego za swoje dzieło. Każde słowo wie.
Chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, nie słyszeli, nie słyszeli, jak żywi chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Chwała, chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie? Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Chwała! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Bogu się Bóg i Boś ogłaniają. Trzej królowie! Gromadami pilnują, właśnie. To, co wszyscy chyba znają, wśród nocnej ciszy, chociaż jest dzień. Wśród nocnej ciszy, przywitać Pana. Czym prędzej? Na Ciebie, Królewo Mocy, czekali.
ktoś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Ktoś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta nocy. Jakąś kolędę, może jakaś propozycja, jakaś mówiona, no mamy już taką dziecięcą, mamy już wierzenie, mamy już nas tej ciszy, że gdy się Chrystus rodzi, tak czy nie? Może być? Może być. No to jedziemy. Ewangelia Świętego Mateusza,
wszystko to wydarzenie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, zapanowaniem króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzone Królestwo Boże? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Kochani rodzice, dzieci, drogie, to jest święto szczególne, już nie tylko pasterze, nie tylko dla nich, ale nie tylko dla głowy, pozdrawiają i oglądają się w Panu Jezusowi, ale ludzie ze wszystkich narodów i języków idą do Betlejem, aby uznać, że Jezus Chrystus jest naszą Panią. Jemu oddać skarby swoich serc, w ten sposób nic nie tracąc, a pozwalając, aby Bóg udawał się do uczciwego jej na tym życiu. O 9 rano w katedrze była uroczysta Chrystusa w różnych językach. Z udziałem wszystkich przedstawicieli innych narodowości, które mieszkają w Szczecinie i na naszej ziemi. A teraz podzielę mieszkanie tego miasta, na którym prowadzimy sprawę. Tak jak kiedyś przyjeżdżamy do tych królowych ze wschodu, aby mówić o Jezusie, a jednocześnie iść do własnych pary z nimi. Błogosławię to spotkanie, błogosławię to ogłoszenie Jezusa Chrystusa i tę radość, że Jezus, który się objawił, przez nas jest boską sprawą, przyjęty i z nim razem idziemy przez codzienne życie. Niech tak będzie to święto nami i niech tak będzie nasze życie. Modlitwą południową Kościoła Panią Panaski, włączności ze sobą Ojca Świętego Papieża Franciszka i za cały naród polski i ojczyznę naszą i za miasto nasze, pełną modlitwę poświętowaną rozpocznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panią Pański z Gwiazdkowa Pana Marii. I Pożera z Ducha Świętego. Mowaś Maryjo, łaska pełna Pana z Tobą. Błogosławionoś Ty między niedoskami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże, Boże, niech mi się stanie według słowa Twego. Mowaś Maryjo, łaska pełna Pana z Tobą, błogosławionoś Ty między niebioskami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na złoto czarę się stało i zamieszkało między nami. Mowaś Maryjo, łaska pełna Pana z Tobą, błogosławionoś Ty między niebioskami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak bywa na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie Prezydencie i wszyscy uczestnicy tego marszu, a szczególnie Wy, drogi dzieci, radości nasza, na dzisiejsze szkółkowanie, na te jasełko uliczne, na to głoszenie Chrystusa, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A teraz już tylko odpowiedzi. Pierwszy raz Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Szczecina 6 stycznia 2011 roku. I to była krótka trasa z dziedzińca zamku do stajenki, która stała przed katedrą.
ale chyba wtedy nie było aż tak wielu chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć. Mimo że organizowaliśmy ten pierwszy orszak naprawdę w ciągu kilku dni, to okazało się, że frekwencja była na podziw dobra, to znaczy około 1500 osób wtedy przyszło na ten pierwszy orszak. Takie orszaki są obchodzone w całej Polsce, w wielu miastach. Każde jakoś zachęca. Czym Państwo jako organizatorzy zachęcają do udziału? Zachęcamy się wszystkich, bo przecież nasz szczeciński orszak. Uważamy, że oczywiście jest najwspanialszy, najbardziej zaskakujący, najciekawszy. No, myślę, że ci, którzy byli, będą mogli to już potwierdzić. Ci, którzy jeszcze nie byli, a przyjdą dziś, to się sami przekonają. Zawsze dzieje się coś niespotykanego w kraju, a więc czasami jadą królowie zabytkowymi lilisami, czasami Herod rapuje, ale no, staramy się jak gdyby oddać ducha, istotę tych scen, które tutaj przeżywamy, scen jasełek, które są na trasie orszaku. W tamtym roku było około 300 osób, jeśli pan się... Nie, w ubiegłym roku nie było około 300 osób. Ja myślę, że tam zabrakło zero. Nigdy tak mało nie było, nawet za pierwszym razem, tak jak mówię. Mimo braku praktycznie reklamy, samego mailingu. Natomiast największa ilość była 2 lata temu, około 4000 osób. Mimo że pogoda nigdy nas nie rozpieszcza. W tym roku na ile rozpieszcza? Zapraszamy wszystkich. To nie jest ważne. Ważne, że ci, którzy chcą, przychodzą, idą niezależnie od pogody. Po prostu świętują tak, jak można najlepiej. Mamy taką szansę, korzystamy. Mamy 3 króli. Wiem, że jeden jest od samego początku, a ci dwaj? Pan Asis jest, będzie z nami szedł już 4 raz, pochodzi z Indii. Drugi z króli, Kacper, pan Szymon, jest drugi raz królem. Na trzeci to będzie wielka zagadka dzisiaj. A tutaj mamy młodszy nabytek, za kogo jesteś przybrany. A dlaczego? Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.